dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Oczywiście cały czas trwa poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Czas na kolejnego gościa. Jest nim pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam. Pani minister, wczoraj obchodziliśmy Dzień Czystego Powietrza. Jak wiemy, program Czyste Powietrze działa. Pytanie, co do tej pory udało się osiągnąć? Walczymy o poprawę jakości powietrza poprzez nasz sztandarowy program Czyste Powietrze. Dzięki temu już widzimy na wskaźnikach, które co roku bada Główny Inspektor Ochrony Środowiska, że naprawdę poprawia nam się jakość powietrza w naszym kraju, że jest coraz mniej miejsc z przekroczeniami, a to pokazuje, że ta walka jest skuteczna, że ci obywatele, którzy już wymienili kopciuchy, przyczyniają się również do tego naszego wspólnego działania. Warto też wskazać, że sam program Czyste Powietrze to nie wszystko, bo my wcześniej legislacyjnie wprowadziliśmy obowiązki dotyczące tego, co można spalać i w czym można spalać, więc to też był bardzo ważny aspekt. A w ostatnim czasie do naszego programu Czyste Powietrze dołączają sołtysi. Mamy taki program, sołtys ambasadorem programu Czyste Powietrze i również na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie ja mieszkam, tworzy nam się taki korpus ambasadorów. Uznajemy, że to są ludzie, którzy cieszą się olbrzymim zaufaniem społecznym. Jeżeli dołączą do promocji tego programu, jeśli będą informować swoich sąsiadów o tym, że jest taki program, że można skorzystać z dofinansowania nawet do 100% ponoszonych kosztów kwalifikowanych, to że ten program faktycznie będzie trafiał do każdego, kto potrzebuje z niego skorzystać. Pani minister, jeśli chodzi o to zanieczyszczenie powietrza w Polsce, jak duża jest skala tego problemu, ponieważ no, słyszymy o tym, że jest mnóstwo tych chorób cywilizacyjnych, rak płuc i różnego rodzaju inne choroby. I czy rzeczywiście te czasy, w których żyjemy, czy to zanieczyszczenie powietrza jest tak duże, czy to jest realny problem, jaka jest skala tego problemu? Jakiś czas temu badania wskazywały, że co roku ze względu na zanieczyszczenie powietrza pojawiały się choroby u grupy 40 tysięcy mieszkańców naszego kraju. To są właśnie takie choroby, które wiążą się z jednej strony z układem oddechowym, ale również z układem krwionośnym. Dzisiaj nie znam najświeższych badań, czy ta sytuacja w związku z tym, że faktycznie te strefy z przekroczeniami, jest ich coraz mniej i to ta jakość powietrza się poprawia. Natomiast na pewno to, czym oddychamy, ma wpływ nie tylko na jakość naszego życia, ale również na nasze zdrowie. Stąd te działania i wysiłki, które szeroko podejmujemy, aby przekonywać jeszcze tych nieprzekonanych, że warto o to czystsze powietrze wspólnie zawalczyć. Pani minister, to teraz zmienimy temat. Kwestia wyborów. Prawo i Sprawiedliwość od poniedziałku prezentuje swoje konkrety programowe. Przed nami konwencja programowa w Końskich. Czego możemy się spodziewać? My pokazujemy teraz sukcesywnie każdego dnia jeden z aspektów, jeden z konkretów Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że pierwsze trzy już legislacyjnie zostały przez nas wdrożone. To może przypomnimy te konkrety właśnie. Bo przecież podniesienie 500+ do 800+ od stycznia kolejnego roku już przeszło ścieżkę całą legislacyjną i rodzice dzieci mogą już spokojnie czekać, bo mamy to świadczenie zagwarantowane. Oczywiście przy założeniu, że dalej będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, bo jeśli się zmienią rządy, to tej gwarancji już nikomu dać nie możemy. Druga kwestia to są bezpłatne autostrady, te, które zależą od państwa polskiego, czyli te, które są prywatne, to jest jeszcze wyzwanie, które stoi przed nami. No i trzeci aspekt to jest rozszerzenie listy leków, które są dostępne bezpłatnie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To jest w ogóle nowa lista. I rozszerzenie dla seniorów po 65 roku życia. Cała grupa seniorów zostaje włączona do tego programu. To są rzeczy, które już zgodnie z zapowiedzią zrealizowaliśmy. Od poniedziałku wskazujemy kolejne konkrety. To jest między innymi wczorajszy bon
Poznaj Polskę, bon szkolny, który jest przeznaczony dla każdego ucznia w naszym kraju, tak żeby w przyszłym roku mógł skorzystać z wycieczki szkolnej do miejsc pamięci, do zwiedzając zabytki, ale co mnie również cieszy, odwiedzając parki narodowe czy centra i muzea przyrodnicze. Wcześniej wskazywaliśmy na lokalną półkę, to jest program, który chcielibyśmy wprowadzać w polskich sklepach jako ukłon w stronę konsumenta, ale bardzo silne wzmocnienie polskich rolników, polskiego rolnictwa. To są aspekty, które się pojawiają przy każdej mojej rozmowie z przedstawicielami izb rolniczych, z indywidualnymi rolnikami, którzy mówią, że bardzo dziękują za sprzedaż bezpośrednią i za to, że ją mocno już rozwijamy, ale że jeszcze chcieliby właśnie mieć dostęp do takich szerszych rynków zbytu i jeszcze najlepiej bezpośredników, więc to jest ważny aspekt, ważna zapowiedź programu Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny konkret, który zapowiedzieliśmy, to jest temat związany z tematem dociepleń, termomodernizacji, zagospodarowania osiedli mieszkaniowych z tak zwanej wielkiej płyty. Temat, z którego ucieszą się nie tylko mieszkańcy dużych aglomeracji, gdzie dominują różnego rodzaju wysokie budynki, ale również takich miejscowości jak w województwie zachodniopomorskim, wyższych budynków 3-4-piętrowych, chociażby na zamontowanie wind, właśnie na te termomodernizacje, docieplenie, ale też i na miejsca parkingowe, garaże i zagospodarowanie otoczenia, które jest wokół i przy tych osiedlach. To też pokazuje, jak my słuchamy, a jeszcze, przepraszam, bo nie wymieniam wszystkich, czwarty, posiłek w szpitalach. Tak. To jest temat, który się przewija. No, temat, który chyba od lat się przewija, też media społecznościowe, zdjęcia tak tych posiłków, tej kromki chleba, często z masłem, z jakimś kawałkiem szynki, no jednak jest to realny problem. W wielu miejscach się to już poprawiało, ale uznajemy, że jest to wciąż wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć, nie tylko w kontekście poprawy dostępności tej dobrej jakości posiłków zdrowych i zbilansowanych, ale również w kontekście dostępu do dietetyka, do tej osoby, która profesjonalnie poprowadzi pacjenta w kontekście informacji, jak powinien się odżywiać. I tutaj musimy kończyć, ponieważ już za chwilę konferencja prasowa. To udało nam się podsumować te główne propozycje programowe. I jeszcze tylko zapytam na koniec, bo jeszcze minutka nam została, kwestia referendum, bo to jest też teraz taki temat gorący, dyskutowany, czy uda się osiągnąć tę frekwencję, czy samo wzięcie karty, pobranie tej karty wyborczej już oznacza, że ten głos zostanie zaliczony do frekwencji wyborczej. Czy pani ma jakieś obawy a propos tego referendum, że nie uda się osiągnąć tej frekwencji, czy tutaj jesteście spokojni? Widać, że opozycji bardzo zależy na tym, żeby to referendum nie było wiążące i żeby nie uzyskać tej wymaganej konstytucyjnej ilości osób, które wzięły udział w referendum. Ja natomiast bardzo zachęcam do tego, aby wypowiedzieć się na temat naszej przyszłości, nie zostawiać tych decyzji przyszłym rządzącym, kiedykolwiek by mieli przed takimi decyzjami stanąć, dlatego że to są kwestie naszej przyszłości, kwestie naszego bezpieczeństwa. Widzimy, co się dzieje na ulicach miast zachodu. Widzimy, co się dzieje w konsekwencji nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej, którą rozpoczęły Niemcy. Widzimy, jak rośnie zagrożenie za naszą wschodnią granicą polsko-białoruską. Grupa Wagnera wciąż jest tam obecna, ale też determinacja wielu grup w skarżeniu na Polskę, że postawiła zaporę w donosach różnych organizacji pozarządowych i samej Białorusi i funkcjonariuszy reżimu białoruskiego, którzy skarżą się naprawdę już do wszystkich sekretariatów na świecie, różnych konwencji, wspierani bardzo mocno przez Rosję. To pokazuje, że ten nacisk na Polskę, żeby odstąpiła, będzie rósł. A tutaj każdy rządzący, mając taką gwarancję w postaci decyzji swojego narodu, wyrażonego głosu w referendum, będzie zdecydowanie mocniejszy i będzie mógł się skuteczniej opierać również takim naciskom. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A już za chwilę konferencja prasowa. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosi konkurs dla nauczycieli zatytułowany Sprawiedliwi z Markowej. A następnie kolejna rozmowa.
w